Gra nie była idealna, za to idealny jest wynik. Reprezentacja Polski rozbiła Albanię na Stadionie Narodowym aż 4-1. Robert Lewandowski był klasą sam dla siebie. 70. gol Roberta w reprezentacji Polski. Gol i zwycięstwo, które daje Polakom szansę na awans na Mistrzostwa Świata Katar 2022. O meczu Polska-Albania porozmawiałem z ekspertem telewizji polskiej Kazimierzem Węgrzynem. Posłuchajcie tej rozmowy. No niby się człowiek cieszy, ale z drugiej strony trochę się smuci, że ta gra wyglądała słabo. To jest ciężkie do powiedzenia, ale ja nie spodziewałem się, że wynik może być aż tak dobry, bo myślę, że przeciwnik dzisiaj był lepszy. To jest może głupio zabrzmi, ale wiele elementów dzisiaj z gry Albańczyków wziął. Chciałbym, żeby nasza reprezentacja tak się zachowała po stracie piłki, po odbiorze, przy rozegraniu, przy grze pressingiem, małe gry. To wszystko było lepsze w wykonaniu Albańczyków. Ja mam wrażenie, że Polacy niczego nie nauczyli się po błędach w obronie na Euro 2020. Teraz mamy dokładnie to samo, a rywal był znacznie słabszy niż ci rywale na Euro 2020. Nie mam pojęcia, dlaczego trener upiera się z Jóźwiakiem na prawej stronie, na wahadle. On tego nie potrafi robić. On nie jest piłkarzem, który potrafi grać w obronie. Nie wiem, czy ja tylko to widzę, albo ja się nie znam na piłce i może źle to odczytuję, ale on nie jest szczęśliwy grając. On jest szczęśliwy, że gra w reprezentacji, ale to nie jest jego pozycja. Widzieliśmy wszystkie akcje, próby do przodu, to było widać, że to jest piłkarz, który zaczyna żyć. Zaczyna się czuć jak ryba w wodzie. Natomiast z tyłu to za karę. Ja uważam, że trener nie powinien tego robić, że na siłę szukać, nie wiem, zawodnika, który spełni, zawodnika, który nie ma predyspozycji, że on akurat tam się spełni. Nie wierzę w to i to mnie dziwi, bo uważam, że to jest dzisiaj taka lekcja, którą powinien trener wyciągnąć, bo z Anglikami to nie przejdzie. Robert Lewandowski potrafi grać na różnych pozycjach w ofensywie, to on dzisiaj pokazał, bo dzisiaj to nie był piłkarz, który grał na dziewiątce. On grał na dziesiątce, on grał na ósemce. W tej akcji to nie wiem, czy on był skrzydłowym, czy kim. Natomiast ta jego siła, ta jakość, to, że on nie da sobie piłki odebrać. No i to, że on nie jest, bym powiedział, taki pazerny na te gole, a te gole strzela. To też jest jego wielkość, że próbuje wypracować kolegom sytuację, ale zawsze tego gola strzeli. Ta skuteczność jego, to sprawia, że on jest coraz większy, że tak powiem. Że coraz więcej pokazuje nam i zaskakuje, chociażby takimi akcjami, gdzie ja krzyknąłem, że to Lewandowski strzelił gola, a nie Krychowiak. Więc to pokazuje dzisiaj jego wielkość. Jeszcze dwa mecze przed nami, San Marino i Anglia. Na San Marino co? Kilka debiutów i dopisujemy 3 punkty, a tutaj niech się dzieje wola niebios, jeśli chodzi o mecz z Anglikami? No ja myślę, że San Marino oczywiście to też trzeba wygrać, nie? Bo to wiadomo, że to jest dużo łatwiejszy przeciwnik niż ten dzisiejszy. Ja się obawiałem meczu z Albanią, ale nie wiedziałem, że przeciwnik będzie tak mocny. Bo był bardzo mocny. Ja w pewnym momencie zastanawiałem się, czy gramy z Niemcami, czy z Albanią, bo miałem wrażenie, takie te czarne, ciemne koszulki, to mówię, to Niemcy często tak wyglądają, bo taka jakość u tych piłkarzy dzisiaj była. No myślę, że z San Marino to pewnie problemu nie będzie, ale tak grając z Anglikami, no dzisiaj Anglicy wygrali z Węgrami 4-0, co prawda do przerwy tam było 0-0, ale obserwując ten mecz jako trener, analizując pewne rzeczy, to wiedziałbym, jak jest Polską. Mecz z Albanią już za nami. Piszcie w komentarzach, czy teraz wierzycie, że Polacy pokonają na tym stadionie w środę Anglików. Zadanie będzie oczywiście dużo, dużo trudniejsze. Pamiętajcie o subskrybowaniu naszego kanału YouTube'owego Super Express Sport. Pamiętajcie o wchodzeniu na sport.pl. Pamiętajcie o zaznaczaniu dzwoneczka, o dawaniu łapki w górę na naszym kanale YouTube'owym. Oglądajcie inne nasze produkcje na sport.pl i na Super Express Sport. Widzimy się przy następnej okazji. Cześć!